Siemanko! Witajcie na kanale Pierogi z Kimci. Widzicie, Sonu, podoba się moja maseczka. Mam tu specjalną maseczkę tematyczną, bo w Korei rozpoczął się sezon na kwitnące wiśnie, a to oznacza, że bardzo dużo rzeczy jest w różowe kwiatki. Więc w dzisiejszym odcinku zobaczymy dużo różowych kwiatków. Będziemy też pić kawę specjalnie przygotowaną na Cherry Blossom Festival, czyli po prostu na kwitnące wiśnie, czyli po koreańsku. Samolot! Czyli po koreańsku bokkot. Bokkot. Będziemy jeść też tematyczne ciastka w opakowaniu i o smaku inspirowanym kwitnącymi wiśniami i... no nie wiem, coś jeszcze wymyślę. Ale i tak myślę, że najważniejszą częścią tego odcinka będzie Jisonu i jego boski kapelusz. Ja tu gadu o jakichś wiśniach, a nie powiedziałam najważniejszego. Przejdźmy do sytuacji pogodowej w Korei Południowej. Środa, 31 marca. Niebo jest przejrzyste, błękitne i w ogóle superowe. Jak widzicie, tam w tle kwiatki kwitną. Temperatura bardzo ciepło. Co zresztą widać po moim stroju. Mniej więcej 20 stopni. Deszcz brak. Zanieczyszczenie powietrza o dziwo małe, bo nadal mamy chwangsan. Znaczy powinniśmy mieć, ale już nie mamy, już chyba sobie poszło. Chwangsan, czyli żółty pył, który zniknął na szczęście, więc możemy to nagrać. A teraz tylko zahaczymy o supermarket, zobaczyć, czy są ciastka. Zaliczyliśmy wpadkę, bo w supermarkecie nie było ciastek na wiśniowe, na cherry blossom, czyli na kwitnące wiśnie. Nie wiem, jak mam to nazywać, bo tak w głowie mi zawsze kwito cherry blossom, ale w sumie głupio tak mówić po angielsku, więc powiem, nie było ciastek na kwitnące wiśnie, więc trochę tak głupio, bo powiedziałam przed chwilą, że są wszędzie, no a nie ma. Ale to był taki mały supermarket, idziemy do większego, tam na pewno będą. Kupimy te ciastka, spróbujemy je, potem pójdziemy na kawę, a w międzyczasie będziemy szukać drzewek. Tak, ale się naprodukowałam. A tymczasem po drugiej stronie ulicy, za tymi śmiesznymi żółtymi autobusikami, mamy bardzo dużo drzewek i myślę, że to właśnie pod nimi będziemy jeść ciastka. Aha, bo ja jeszcze wczoraj ponagrywałam trochę takich kwitnących wiśni, to się tutaj stawi, żeby wam się nie nudziło, jak idę. O, jacie! Ja tu widzę super miejscówę i już wiem, gdzie będziemy jeść te ciastka. Widzieliście kolorowe auto! Zwykle, jak wiele z was zauważyło, auta w Korei są czarne albo szare, albo białe. Białych jest bardzo dużo. I wcale nie są tańsze, tak jak u nas są tańsze białe, to tu nie są. Ale czasami zdarzają się tacy odważni z takimi kolorowymi autami, tylko potem mają problem, żeby je sprzedać. Jak już słyszycie po panu, który się drze, doszliśmy do supermarketu i ostatnio tu były różne kwitnąco-wiśniowe rzeczy, więc sprawdzimy. Wjeżdżam na górę, bo ostatnio zaraz tutaj obok były te kwitnąco-wiśniowe ciastka, cóż za emocje, czy ich jeszcze nie zdjęli. Nie zdjęli, widzę różowe pudełka. Patrzcie. Tutaj mamy jakąś specjalną edycję Pepero, ale ja nie jestem fanką Pepero, bo to w sumie takie paluszki w czekoladzie. Ale tutaj mamy takie ciastka, które ja bardzo lubię i one są pokryte czymś różowym, więc bierzemy. I bierzemy też to, Choco Pie Blossom. Myślę, że znaleźliśmy idealną miejscówę na próbowanie tych ciastek. Idziemy. Kwiatki. Może podejdziemy bliżej.
Siemanko, tu Wiola Błazucka, wasza reporterka z Korei Południowej i Jisonu. Cichy bohater wszystkich odcinków na tym kanale. Będziemy dzisiaj zajmować się próbowaniem ciastek inspirowanych kwitnącymi wiśniami, które mam tutaj. Jako pierwsze otworzymy sobie te oto choco pie z jakimś dżemorkiem w środku, z kwiatkami na obrazku i pewnie ten dżemorek jest o smaku truskawkowym, ale i tak jest fajnie, bo wszystko jest różowe i milusie, więc próbujemy. Zobaczcie, to ciastko jest całe różowe, więc idealnie wpisuje się w tematykę tego odcinka. Spróbujmy. Jest to ciastko choco pie, więc w środku ma taką dziwną piankę, która nie jest w sumie za dobra. Ma tu też jakiś dżemor, różową sztuczną czekoladę, która jest w sumie nawet dobra. Moja ocena? Nie wiem, ale w sumie fajne, takie słodkie. Teraz zajmiemy się próbowaniem kolejnych ciastek. Są to ciastka Daije. Są to ciastka Daije Blossom. Otwieramy. Wyglądają tak i są różowe. One są bardzo dobre, bo to są takie pełnoziarniste ciastka, nie są za słodkie. Fajną to mają polewę tą. Kiedyś chyba były takie ciastka w Polsce, nie wiem czy jeszcze są. Więc zjadłam z niewielką pomocą pana Sonu. Super było. Fajnie się je różowe ciastka pod różowym drzewkiem. No takie biało-różowe jest. Zawsze chciałam to zrobić. Dziękuję wam. Dziękuję wam, że to oglądacie. A teraz musimy znaleźć coś do picia, bo zaschło mi w gardle od tych słodkości. Patrzcie, ile uczniów wraca ze szkoły. Jak ładnie! Jeszcze więcej kwiatuszków! I to jest takie fajne, że te wiśnie są zawsze tak przy drogach, tak przy sklepach, że naprawdę na wiosnę, jak się wyjdzie choćby do sklepu, to od razu można sobie tutaj pokorzystać. O, a tu sprzedają takoyaki, to jest taka japońska przekąska, tylko mnie strasznie bawi ta nazwa, no bo takoyaki, zawsze się śmieję, że takoyaki jest jako taki. Bo serio jest jako taki, nie przepadam. Zobaczcie, nawet na imprezowej ulicy są takie wielkie wiśnie. Jo. Tu też są jakieś specjalne truskawkowe napoje, takie raczej na cherry blossom, właśnie na ten wiosenny okres. Wszystkie są różowe i piękne, ale nie idziemy tu jak zawsze, bo nie mam tu kuponu. Na pewno się zastanawiacie, skąd ja zawsze mam te kupony. Znaczy, może się nie zastanawiacie, ale wam powiem, bo nigdy nie ukrywam mojego cebulactwa, więc wszystkie eventy w internecie, jakie są i można dostać kupon, zwykle są moje. I ostatnio napisałam recenzję lekarzowi, bo jest taka aplikacja do pisania recenzji, oni żeby zachęcić ludzi do pisania recenzji, za recenzję dają punkty i za te punkty można sobie wziąć kawę w Starbucksie, więc mam, zmachałam się. Sonu się nie zbudził, więc jest sukces. Znowu jest ta miejscuwa z takim wielkomiejskim krajobrazem za mną i w ogóle to w tych Starbucksach zawsze na cherry blossom ta osłonka tutaj jest cała w różowe kwiatki, ale się wyprzedała. Znaczy skończyła się, więc to kolejna porażka tego odcinka, a to nic. Ta kawa powinna być różowa, ale przez to, że wzięłam sobie dodatkowego shota, bo to w ogóle nie była kawa, tylko jakaś czekolada, więc bez kawy, więc bez sensu. Co? Aha, więc wzięłam sobie dodatkowego shota i zrobiła się brązowa, więc kolejna wtopa, ale nie to się liczy, liczy się smak, liczą się chęci, liczy się pozytywne nastawienie, więc będziemy ją teraz pić. Dobrze, że mam tą różową bluzkę, więc coś uratuje ten odcinek. No nic. O! Dobre to. Ja w ogóle zawsze tak łapczywie piję po 30 sekundach od wzięcia tej kawy. Już nie mam. 3/4. O nie, proszek się nie rozmieszał. Dobrze, idziemy dalej. Okazuje się, że ta strona miasta nie obfituje w jakoś wybitnie w kwitnące wiśnie, ale to nic. Jest trochę wiśni przy bibliotece, ale nie za dużo. W ogóle to jest biblioteka, do której pójdziemy kiedyś na pewno. Myślę, że niedługo, ale ona nie jest wbrew pozorom taka fajna, jak wygląda. Pójdziemy też do innej biblioteki i tamta jest superowa. Boże, jak ładnie, jak w anime kiedyś, jak się oglądało Czarodziejkę z Księżyca i tam zawsze były takie sceny z kwitnącymi wiśniami. Chyba będziemy kończyć tego vlogaska. Chociaż jeszcze rozważam, czy nie przyjść tu wieczorem, bo muszę wam powiedzieć, że takie kwitnące wiśnie super wyglądają wieczorem. I chciałabym to nagrać.
Wy tego jeszcze nie wiecie, ale ja wiem, że jest już następny dzień. Tak, bo wczoraj to nagrywałam wszystko, a dzisiaj tylko przyszłam na szybciora wieczorem zobaczyć, jak wyglądają kwitnące wiśnie w nocy, bo mi się zawsze bardzo podobało, jak wyglądają kwitnące wiśnie w nocy i chciałam wam pokazać, ale troszkę jestem w takim niedoczasie. Jest godzina 19:47 i nie będziemy szli jakoś daleko, zobaczymy sobie pierwsze napotkane wiśnie. Zobaczcie. Tak wyglądają kwitnące wiśnie w nocy. Zawsze mi się bardzo podobały na tle tego ciemnego nieba, więc sobie będziemy tutaj patrzeć teraz. Może te wiśnie w nocy to nic takiego specjalnego, ale mam takie dobre skojarzenia z nimi, bo pierwszy raz przyjechałam do Korei na wiosnę i wtedy pracowałam w takiej firmie, byłam na delegacji i tylko wieczorem w sumie wychodziliśmy z tej firmy i mogliśmy coś zobaczyć, więc pierwsze moje kwitnące wiśnie to już były takie ostatki, bo to była już kwiecień, połówka. Pierwsze te kwitnące wiśnie mogłam zobaczyć właśnie w nocy i dlatego mam takie miłe wspomnienia. Kończymy tego wiśniowego vloga. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście. Dajcie znać, czy rozumiecie ten szał koreański na kwitnące wiśnie. Subskrybujcie, klikajcie łapki w górę i spod kwitnącej wiśni mówiła dla was Viola z kanału Pierogi z Kimchi. Pa, pa! Kurtyna. Och, jak ładnie.